Siemanko, z tej strony Kazmir i dzisiaj pokażę wam deck, którym bardzo często gra moja przepiękna żona, a który jest po prostu przyjemny w graniu i jego mechanika jest śmieszna, żeby mało o tym powiedzieć, no ciekawa, po prostu jest bardzo, bardzo ciekawa. Opiera się ona na alolańskim egzekutorze. Alolan Executor ma bardzo długą szyję, jest memem, no może się z nim spotkaliście. Słuchajcie, to jest Stage 1, czyli pierwsza ewolucja, a on ma 160 punktów życia, więc bardzo, bardzo ciężko jest go zabić. I za jedną energię bije 20, plus 20 za każdy rodzaj energii na naszym discardzie, czyli potrzebujemy do ataku energii liściastej, a każdą inną energię, czerwoną, niebieską, ciemną, nie wiem jeszcze jaką, stalową, tak, no, za każdy rodzaj będziemy zadawać więcej i więcej i więcej i więcej obrażeń, no maksymalnie 120 obrażeń, ale zobaczcie, to jest cały czas atak kosztujący nas tylko jedną energię. I po prostu ten deck będzie polegał na tym, żeby jak najszybciej wprowadzić jak najwięcej typów energii do stosu kart odrzuconych, tak żeby atak Tropical Shake zadawał jak najwięcej obrażeń. Ale przez to, że możemy zagrywać mnóstwo typów różnych energii, możemy też grać Pokémony należące do różnych archetypów. No i zobaczcie, mamy tutaj Alolan Sandshrew, typu, znaczy koloru niebieskiego, tak, typu wodnego, który atakuje za darmo. Okej, bo nie potrzebuje żadnej energii. Mamy też jego ewolucję, Sandslasha, no ale on już potrzebuje wodnej energii, a my przecież gramy wodną energię, bo jest nam potrzebna do odrzucenia jej. Mamy Solorocka, który potrzebuje energii walczącej, mamy Oricorio, który potrzebuje energii psychicznej, mamy Alolańskiego Eradicatora, który potrzebuje energii ciemnej. No słuchajcie, ten deck stara się atakować za minimalną ilość energii, różnego typu energii, jest po prostu prześmieszny. Wydawałoby się, że będzie to bardzo trudny deck do gry, ale wbrew pozorom jest on całkiem prosty i już po dwóch, trzech grach jesteśmy w stanie tym deckiem pokonać nawet Mach Strike, więc jest to bardzo istotne w obecnej mecie decków tematycznych, żeby być w stanie pokonać Mach Strike. Jeżeli deck jest w stanie pokonać Mach Strike, no to jest to deck co najmniej dobry. Zobaczmy. Trenerzy, którzy pomogą nam usunąć kartę z naszej ręki, to przede wszystkim Sofokles. Sofokles pozwala na odrzucenie dwóch kart z ręki i dociągnięcie czterech kart, więc nie tylko odrzucamy zbędne energie różnego koloru, ale przy okazji dociągamy sobie karty, więc dosłownie sytuacja typu win-win, nie? Oprócz tego mamy Ultra Ball, który pozwala nam odrzucić dwie karty i wyszukać dowolnego Pokemona z deku, więc wyobrażamy sobie sytuację, że mamy Executa, czyli te jajeczka na aktywnej pozycji, dołączamy do niego energię liściastą, dodatkowe dwie energie odrzucamy za pomocą Ultra Balla, ewoluujemy w Alolańskiego Executora i już w drugiej turze mamy Pokemona, który ma 160 punktów życia, więc jest praktycznie niezabijalny i już bije za 60, a to wszystko kosztuje tylko jedną energię. No zobaczcie, jak tutaj bardzo szybko te numery narastają, jak rosną i jak łatwo jest osiągnąć nasz cel. Jeżeli odrzucimy za dużo energii, to mamy Energy Retrieval, który pozwoli nam przywrócić troszeczkę energii z discardu na naszą rękę. Posiadamy Energy Lotto, żeby odnaleźć właściwie te energie, oraz posiadam supportera Lady, który pozwala nam znaleźć cztery energie dowolne i wziąć je na naszą rękę, co jest
co pozwala znacząco przyspieszyć grę, no bo możemy sobie wyobrazić, że mamy Lady na ręce i dwa ultrabole, no i nasz egzekutor zadaje od razu 100. Okej, dobra, w takim razie zacznijmy grę. Klikamy sobie versus, no i wystarczy teraz tylko ten dek znaleźć. Przepraszam, jeżeli go tak szybko nie znajdę, ponieważ ja tym dekiem gram raczej rzadko. Tropical Takedown. No, łatwo jest rozpoznać po tej jakże długiej szyi. Okej, zaczynamy. Szukamy już przeciwnika, no i zobaczmy, kogo nam dobierze. No, szukamy tego przeciwnika, szukamy. I już znalazło Chanka Ku, który gra nowym deckiem ze Sceptilem. No cóż, dobra, w tym decku raczej chcemy zaczynać, natomiast nasz przeciwnik chce grać drugi. Jeżeli będzie miał dobrą rękę, jeszcze dostanie karty z Mulligana. Ojo, to może być szybka gra. Fatalnie. Nasz przeciwnik gra deckiem ze Sceptilem, który bardzo szybko pozwala na położenie mnóstwa energii na pole gry. I oj, może być kiepsko. Słuchajcie, może być kiepsko. Dobra, okej. Ratata, Sandshrew. I to by było na razie tyle. Dlaczego nie zagrałem Oricorio? Pewnie się zastanawiacie. Zobaczcie, Oricorio posiada umiejętność Vital Dance. Kiedy zagram Oricorio na ławkę z ręki, będę mógł sobie dociągnąć dwie dowolne energie z deku. No to znajdziemy sobie zieloną energię i może wodną. Ok. Te dwie energie zostały dociągnięte. Wyciągniemy sobie jeszcze jednego Pokemona. Myślę, że tutaj dobrym Pokemonem byłby Solrock. Ok, żebyśmy mogli dociągnąć sobie więcej kart. Dołączymy sobie zieloną energię do Executa, a Sofoklesem odrzucimy wodną i psychiczną. Ok. Dobra, mamy już 4 karty na ręce, 5 kart na ręce, także możemy tutaj już coś porobić. Świetnie, no to by było na tyle w mojej turze. I w następnej turze mogę zniszczyć tego elektryka. Oj, to będzie szybka gra. Ten elektryk ma weakness w stosunku do Pokemonów walczących. No a tak jak wam powiedziałem, my możemy tutaj zagrać dosłownie każdym Pokemonem, bo mamy dostęp do wszystkich typów energii. No, więc mam Solrocka, mam energię walczącą, dokładam energię do Solrocka. Alolański Rattata ma darmowy koszt powrotu. Profesor Kukui, który doda 20 obrażeń do ataku. Solar Heat i już elektrykę nie jest problemem. Dobra, dociągamy sobie kartę. Alolański Egzekutor. Żyć nie umierać, słuchajcie. Żyć nie umierać. W tym momencie mam raz, dwa, dwie energie na discardzie, więc to jest za 60 atak. Growail ma 80 punktów życia. W takim razie musiałbym usunąć Solrocka z aktywnej pozycji i mam nadzieję, że nie mam walczącej energii. Nie mam walczącej energii jeszcze na discardzie. Fantastycznie. Robiąc powrót z Solrockiem z aktywnej pozycji, odrzucę sobie walczącą energię. W tym momencie jest 60 plus podstawowe 20 i już bijemy za 80 i tego Growaila nie ma. Więc zobaczcie, jak te numerki potrafią bardzo szybko narosnąć, jak potrafimy szybko niszczyć naszego przeciwnika, wykorzystując to, że gramy różnymi Pokemonami z różnych kolorów, przez co... O, Oranguru, okej, okay. Honor, zwracam, nieźle. Przez co możemy wykorzystywać weakness naszego przeciwnika. No i okej, okay, dobra, coś tam sobie dociągnąłeś, spoko. Oj, to mnie zaboli. Ten copycat będzie bardzo intensywny.
Playtales. Nie dał rady zabić mi tego Zoroka. Tym lepiej dla mnie. My robimy swoją robotę. Aluleński Executor. Ok. No przydałoby się dociągnąć jakiegoś Ultrabola, tak żebym mógł usunąć te karty energii z gry. Ale niestety to się nie zdarzyło. Niestety to się nie zdarzyło. Dobra. W międzyczasie dołożymy sobie energię walczącą Sol Rockowi. No i uderzymy za stówę. Ten profesor Pukui troszeczkę nam tutaj pomógł. Natomiast dobrze by było trafić na jakąś kartę, która pozwoli nam odrzucić troszeczkę więcej typów z gry. No ale cóż, jeżeli nie będzie to możliwe. O, i widzicie, nasz przeciwnik już zaczął przyspieszać grę. 60 plus 20 za każdą energię, którą ma mój Pokémon na sobie. No okej, dobra, to możemy zrobić tak. Alolański Rattata, Energy Lotto. No i cóż, to mi się nie podoba. Myślę, że to będzie najlepsza zagrywka. Okej. No dobra, dociągnijmy jakąkolwiek kartę. Jedną kartę mogę tylko dociągnąć. Nie jest dobrze. Generalnie nie jest dobrze. No Solrock zabija tego Oranguru, ale to może być za mało. To może być za mało, żeby wygrać tutaj tą grę. Okej, dobra. Po alolańskim egzekutorze. Mhm. No to trzeba się będzie troszeczkę tutaj namęczyć. Ale cóż. Nest Ball. Execute. Ok. Energia. I Solar Hit. Świetnie, dobra. Zobaczmy, co teraz nam podejdzie. Jeszcze jedna energia. No niedobrze. Pytanie, czy mój przeciwnik ma możliwość przyspieszenia teraz troszeczkę gry ze swojej strony. Kto tu się ma pojawić? Kogo ty wyciągasz? Trico. Rico, Electrico. No nie dobrze. Pojawia się Manectric. Ja już niestety nie mam profesor Kui. Także tego Solrocka też już trzeba spisać na straty. Niestety. Niestety tego Solrocka też już trzeba spisać na straty. To co tutaj zrobić, żeby nie tracić tury? Tego się pozbędziemy też z ławeczki. Ale dociągniemy sobie dwie karty. No coś już i tak mogę spisać na straty tego Solrocka. Jakiego typu, tylko już ciemnej energii mi tutaj brakuje, także to by było to. Natomiast mogę się spodziewać, że mój przeciwnik zaraz tutaj coś zacznie wymyślać. I to nie skończy się dla mnie dobrze. Ile mój alemański lata to ma życie? 40. No okej. Ale świetnie, mamy Ultrabola.
w takim razie zagramy sobie Lady. Wyciągniemy sobie parę kart z deku. Mianowicie 4. Ultra Ball. Tak i tak. 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 Tak i tak. I zaczynamy od początku. Świetnie, kolejny execute. Myślę, że dobrze byłoby tutaj też wykorzystać alolańskiego marowaka. Ten alolański marowak zadaje za 2 dowolne energie 20 razy liczba pokemonów z przydomkiem alolański w grze. W tym momencie miałbym 1, 2, 3, 4, czyli 80, ale te pokemony są słabe w stosunku do pokemonów ognistych, więc razy 2 to jest 160. No właśnie, tylko cholipka nie mam Cubona, ażeby ewoluować go w Marowaka. Ojej. No, ale przynajmniej mam pewność, że ten Sceptile ginie w następnej turze. To jest jedna dobra informacja. Bo ja jestem w stanie go ściągnąć alolańskim Rattatą, który bije za 20 za free, także to nie jest żaden problem. Pytanie, jak szybko mój przeciwnik będzie w stanie odbudować swoją pozycję. W tym momencie potrzebowałbym Cubona. I to bardzo. Kogo ja tu mam? Alolańskiego Raticate'a. Dobra, to ja to musiałbym zagrać. Tak. I tak. Ok, jeszcze jeden alolański Rattata. Świetnie. Świetnie, po prostu fantastycznie. Mój przeciwnik nie powinien być w stanie pokonać mnie w następnej turze. Bo tak, zabiję Rattatę. Tego ewoluuje. I on maksymalnie zada mi może 40 obrażeń, może trochę więcej. Ile on zadaje? 70, 140. No to w najlepszym wypadku uderzy za 140 i to może mnie położyć. To mnie może położyć. Ale to powinno być wystarczająco dużo czasu, żebym był w stanie wprowadzić do gry alolańskiego Marowaka, który już po prostu zmiażdży mojego przeciwnika. No i zobaczmy, co nasz przeciwnik tutaj wymyśli. Ale de facto dokładnie na tym polega ten deck. Zobaczcie, wyrzucamy energię, bijemy jak najmocniej alolańskim egzekutorem. Mamy pewność, że nasz przeciwnik nie ściągnie nas w jednym ruchu. Zawsze będzie musiał co najmniej dwukrotnie zaatakować. O, Rescue Stretcher. O! Rescue Stretcher ma dwa efekty. Mogę albo wtasować 3 pokemony z discarda do deku, albo jednego pokemona z discarda dać do ręki. No to chyba samo przez się rozumie, co zrobię, nie?
takim razie zrobimy tak, retreat, tak, no i okej, field blower, wyrzucimy to i tropical shake. Nie wiem, czy mój przeciwnik ma jakiś pomysł, dla którego wprowadził tego Abuma Snowa na pierwsze miejsce. Nie wiem, słuchajcie, zupełnie nie wiem, dlaczego on to zrobił. Ale w tym momencie ja jestem niezabijalny, także nawet jeżeli wprowadzi do gry tego Lanturna, który mnie uderzy za 140, alolański egzekutor się tym nie przejmuje. W żaden sposób. Mam już tylko jednego prize'a do wzięcia, także myślę, że mój przeciwnik może się już poddać. Ale może wytrzyma, ma ładne warkoczyki. Jest po temu szansa, że będzie chciał grać do końca, może jeszcze tutaj coś wymyśli, ale szczerze wątpię. Szczerze wątpię. No i to jest koniec gry. Słuchajcie, jest dla mnie nagroda, więc jest bardzo, bardzo fajnie. Okej, myślę, że z tego deku to by było tyle, bo w pierwszej grze już udało się pokazać całą mechanikę tego deku. Atakujemy różnymi typami Pokemonów, wykorzystujemy alolańskiego egzekutora jak tylko się da, wyrzucamy energię na discard i zadajemy ogromne obrażenia. Także w tej chwili to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć!